W Polsce swoje święto mają od 1985 roku. Bibliotekarze, bo o nich właśnie mowa, o swojej pracy mówią tak. To na pewno dla mnie jest pasja, przede wszystkim spotkania z ludźmi, z czytelnikami, ale nie tylko na terenie biblioteki, ale także poza nią. Przede wszystkim chyba pasją. Mój zawód był zupełnie w innym kierunku, ale przez stan wojenny zahaczyłam się, że tak brzydko powiem, w bibliotece, ale tak pokochałam ten zawód, że pracuję w nim do dziś, a to już jest 41 lat. Jest to to, co chciałam robić. Bardzo mi się podoba ta praca, jest elastyczna, jest dobra dla mamy małych dzieci. Bibliotekarzem była moja mama, także ten zawód w mojej rodzinie istniał już od dawna. Zawsze gdzieś z tyłu głowy miałam tą opcję i uznałam, że to jest dobry pomysł kontynuować tą tradycję, więc poszłam na studia bibliotekoznawcze. A pomysłów na propagowanie czytelnictwa zabrzeńskiej księżnicy nie brakuje. Biblioteka jest tą przestrzenią, gdzie musi się dziać wiele. Zresztą hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek jest chyba wielce znaczące. Brzmi ono: świat w jednym miejscu. Tym jednym miejscem jest oczywiście biblioteka. A ten rok jest wyjątkowy, bo aż 5 projektów wygraliśmy i 5 projektów będziemy realizować. Książka na szóstkę to jest taki projekt, kontynuacja książki na piątkę. Tym razem chcemy się skierować do środowisk, które w ogóle nie mają kontaktu z książkami. Przede wszystkim oczywiście myślimy tu o dzieciach. Ale to nie tylko, tak? Bo będziemy kontynuować już 4. edycję Kryminalnych Zagadek Śląska. Udało się też pozyskać środki finansowe w ramach projektu Obecność Słowa w Zabrzu. On będzie w całości poświęcony literaturze, kulturze w Zabrzu. Po kilku latach starań środki na digitalizację negatywów po świętej pamięci Władysławie Dziurzyckim, znakomitym fotoreporterzu Trybuny Robotniczej i Głosu Zabrza. To będą taki przegląd fotografii od lat 40. do lat 80. Zmienia się też rola bibliotekarza, jaką znaliśmy niegdyś, bo dziś bibliotekarz to... Bibliotekarz powinien być otwarty na ludzi, umieć rozmawiać zarówno i z osobami starszymi, i z młodzieżą, i z dziećmi, znać się na książkach, lubić swoją pracę. Stajemy się animatorami kultury tak naprawdę. Pracujemy właśnie z dziećmi, robimy dużo rzeczy, które może się nie kojarzyły z pracą bibliotekarza. Robimy warsztaty plastyczne, rozmawiamy o sztuce, o kulturze, bywamy w mieście, jesteśmy widoczni. Praca w bibliotece bardzo się też zmieniła. To nie jest tylko wypożyczanie książek. Na pewno to jest kontakt z ludźmi, głównie starszymi i z dziećmi. Praca daje mi satysfakcję taką w relacjach ludzkich. Myślę, że ta praca spełnia dużo moich zainteresowań, czyli to jest nie tylko książka, to jest teatr, to jest kino, więc myślę, że ona jest taka różnorodna. Biblioteka zmieniła się bardzo. Były różne systemy wypożyczania. Najpierw były krzyżowe, potem kieszonkowe. W latach po 2000 roku zaczęliśmy się komputeryzować, więc ta praca już w tej chwili jest, powiedzmy, na miarę obecnych czasów, czyli bardziej medialna. Instytucji kultury stanowi bardzo ważne wzmocnienie. Zresztą widać, jak pięknie nasze instytucje kultury i nie tylko instytucje kultury, bo przecież widzimy też ogród botaniczny, widzimy inne jednostki, widzimy, jak wspaniale współpracują. Dlatego cieszę się ogromnie, że Zabrzanie mogą korzystać z najbardziej fachowej pomocy i z tych, którzy mają ogromne serce nie tylko dla książki, ale również dla Zabrza. Bibliotekarzom życzę wszystkiego, co najlepsze, spełnienia marzeń i tego nieustającego optymizmu, zaangażowania, no i żeby zawsze dla nas mieli najlepszą książkę.